Ostatni odcinek był na temat dzieciństwa i pozostając mniej lub więcej w tej samej tematyce, poruszymy jeszcze jeden temat. Niejednokrotnie przeglądając Facebooka, natrafiałem na posty nieszczęśliwych nastolatek. Patrząc na problemy niektórych z nich, zastanawiałem się, czy są one w ogóle normalne. Pamiętam, był kiedyś taki fanpage. Beka z nastolatek. I dodawane tam zdjęcia utwierdzały mnie tylko w przekonaniu, że niektóre, podkreślam, niektóre nastolatki są po prostu głupie. Ale skupmy się na gimnazjum, bo jest to kolebka nastoletniej głupoty. W ogóle wiek gimnazjalny jest jednym z najgorszych okresów w życiu człowieka, bo wtedy właśnie liczy się szpan, swag, czy jak to się teraz nazywa. Wszystko po to, aby zwrócić na siebie uwagę. I takimi najczęstszymi sposobami na zwrócenie na siebie uwagi są picie, palenie, coś czego nie pokażę, czyli ubieranie się na emo. To było popularne akurat za moich czasów, nie wiem jak jest teraz. Ucieczki z domu i tak dalej, mógłbym po prostu tego wymieniać mnóstwo. Łatwo zauważyć, że wiele nastolatek, a szczególnie te, które mają akurat 13 do 16 lat, mają tych problemów mnóstwo. A niektóre z nich są tak poważne, że potrafią nawet doprowadzić do próby samobójczej. To straszne, że życie tak młodych osób jest o wiele trudniejsze od życia dorosłego człowieka. Nie ma to jednak znaczenia, bo przecież cały świat jest nastawiony przeciwko nim. To oni w końcu muszą chodzić do szkoły i to ich rodzice się cały czas o to szczepiają. W ogóle idzie się załamać. Śmieszna sytuacja. Wchodzisz sobie na Facebooka i widzisz, że jakaś tam czternastka jest z takim i takim chłopakiem i wielka miłość! I zaczyna się teraz lawina postów. Kocham najbardziej! Na zawsze razem! Tylko ty! Kocham cię, misiu! Tydzień później, koniec związku. A co za tym idzie? Koniec wielkiej miłości. Nie mija miesiąc, taka nastolatka już ma kolejnego chłopaka. I od nowa, wielka miłość. Trzeba przyznać, że nastolatki w dzisiejszych czasach mają w sobie bardzo dużo miłości. A teraz pójdziemy troszeczkę dalej. Każdy chyba ma taką nastkę w znajomych, która na bieżąco informuje o swoich problemach. Ja akurat taką mam i przynajmniej raz dziennie mogę spotkać się z postami typu: zawsze kurwa coś! Nic nie ma już sensu! 300 znajomych dostępnych i ma się wrażenie, że każdy macie w dupie. Ja pierdolę, już jest poniedziałek, jutro do szkoły jeszcze nie śpię. Nie pisać, nie dzwonić, dosyć! I uwaga, najlepsze. Usuwam ze znajomych, kto chce zostać? Beka, co nie? Najlepsze jest to, jak piszą, że życie nie ma już sensu. Że wszyscy faceci są tacy sami. I w ogóle najlepiej się zabić. Ale najpierw to i tak trzeba wszystkich poinformować na Facebooku. Ale i tak nic nie pobije gimnazjalnych ciąży. A więc, mam nastolatkę. Najpierw szuka na siłę kogoś, kto by ją wyruchał, po to, aby pochwalić się, że już nie jest dziewicą. Bo to przecież siara. A potem ryczą, że są w ciąży, no bo nie wiedzą, że seks służy też do reprodukcji. I co teraz zrobić, żeby się tylko starzy nie dowiedzieli? Ogólnie Beka jest też jak taka naska, znajdzie sobie kolesia, który ma 20 parę lat. O czym oni rozmawiają? Może to wyglądać mniej więcej tak. Cześć Karol, nie uwierzysz, co się stało? No co? Kaśka dostała pierwszą miesiączkę! A ty? Ja nie, ale za to dostałam pizdes przyry. Albo jak takie najlepsze przyjaciółki, na zawsze, od serduszka, spotkają się i opierdalają wszystkim dupy. Ej, a słyszałaś, że Aśka ostatnio zerwała ze swoim chłopakiem? Ja! No co ty? No? Myślisz, że mogę teraz do niego uderzać? No pewnie, Patty, przecież jesteś najlepszą laską w szkole! A później taka pójdzie do innej swojej przepsiły i będzie coś takiego. Kasia, słyszałaś, że Patty chce uderzać do chłopaka Aśki? No co ty? Przecież ona jest gruba i brzydka! No wiem, ale jej tego nie powiem, bo to przecież moja najlepsza przyjaciółka. I takich przykładów jest mnóstwo. Wymieniłem wam jedynie kilka z nich. Resztę możecie dopowiedzieć sobie sami. Jeśli chcecie, to po prostu napiszcie to w komentarzach. Ale najpierw zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco. Na razie!